Siemaneczko piraci, z tej strony Mandy, a dzisiaj jesteśmy w normalnym skinie, no tak to można się powiedzieć. No i dzisiaj będziemy mieli serię, będziemy się przebierać za sławne osoby, youtuberów i różne inne takie osoby, jakie tylko będziecie sobie chcieli, bardziej polskie. Od razu przypominam, seria nie jest moja, seria jest zapożyczona z zagranicznego YouTuba, od razu mówię, żeby nie było, że kradnę. Jest tylko przetłumaczeniem na język polski i wzięciem polskich youtuberów. Polskich twórców, żeby coś z Polakami było związane, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Więc co? Niestety w dzisiejszym odcinku mamy Kruszwila, a że ja tyle Robuxów nie mam, co Kruszwil kasy, a będziemy brali najdroższe rzeczy z katalogu i je ubierali na siebie i zobaczymy, jak będziemy wyglądali. Wszystko najdroższe, jakie tylko może być. Więc co? Lecimy do katalogu, sobie zapytamy i wrócimy tutaj, się tu ubierzemy. Bo raczej miliona Robuxów nie będę miał, żeby sobie to wszystko pokupywać. Co, teraz małe cięcie i widzimy się w katalogu, jak już będziemy szukać tych rzeczy, których mógłby ubrać Kruszwil. I nas jest taki bogaty. No, jesteśmy w całym katalogu i tak. Mamy te wszystkie tutaj rzeczy, no tylko wiadomo, ten Kruszwil musiałby być wszystko najlepsze, więc jakoś koszulka. Jakaś koszulka od najdroższej. Kurczę, tylko to jest tak, że ten. Może najpierw zaczniemy od body parts, albo body parts. Jakaś głowa. Głowa, najdroższa głowa to jest ta. Okej, trzeba tą głowę wziąć. No to weźmiemy to Chiselda. No to okej, jakaś twarz. Co? To z różą. No to z różą trzeba będzie wziąć twarz. Paczki? Nie, paczki nie. Paczki nie bierzemy. Bierzemy, ubieramy się sami. I spodenki. Czemu wszystkie te spodenki tutaj są robione za ludzi po 9,999 kasy? Any price? Minimum damy na przykład 100 tysięcy. Do maksa do 10 milionów. O. I nadal jest to głupie, że ludzie tutaj robią takie jakieś. Brzydkie to wszystko, brzydkie. To shirty jeszcze jakieś. Okej, chwilka. Jakieś kolektyw. O, jakieś te rzeczy trzeba było z tych, no. Jakieś giry. Okej, w sumie weźmiemy sobie może, co to jest? Machem Roblox. To weźmiemy to, zobaczymy. A jak nie, to ten miecz. A nie, bo to jest. Też ma przez ludzi stworzone, to nie. Ten miecz najdroższy, no to trzeba, gdzie są jakieś akcesoria najdroższe. Memento Mori, ojejko. I te skrzydła. I weźmiemy sobie może Dominusa. Najdroższego Dominusa istniejącego w grze, to jest ten. Okej. Co by jeszcze mógł tu by Kruszwil ubrać? Już. Jakieś gear. Coś stąd. Explosive. Akcesory. O, czapka. Czapka to już mamy do minusa. Włosy. Włosy jakieś tutaj też najdroższe. Telamon Hair? Co to jest? No ale bierzemy to. Ubierzemy mu to. Zobaczymy, czy w ogóle to wszystko będzie. Face'y. Twarz. Creams. Co? Bierzemy kolejne jakieś. Neki. I jakieś te. Krawat. Krawaci weźmiemy sobie ładnie. Shoulder jakiś, czyli tutaj na ramieniu. To weźmiemy sobie na ramieniu, bo to najdroższe jest. Front. Co to jest? Ninja Bundle, ale bierzemy to. Spróbuję mu to wszystko tam dodać. Wingsy już mamy, najdroższe Wingsy jakie istnieją. Waisty. Nie, co to jest? Ogon. Ale co to jest za ogony? To weźmiemy ten ogon. Chyba to jest ogon. Ogon, no tak, ogon. No i awatary nie działa. No to w sumie mamy, kurczę, tyle itemów nabranych. Więc to wszystko teraz będziemy musieli ubrać. Więc co, my lecimy do tego katalogu eventu, kurczę, będzie mi już kosztowało miliony Robuxów. Ja to chyba później wam policzę i gdzieś tam w ekranie wam wstawię pod koniec odcinka, ile to kosztuje Robuxów. To cały ten ubiór dla Kruszwila. Wszystko najlepsze. To będzie śmiesznie wyglądało. Więc dobra, lecimy teraz do gierki i to wszystko ubieramy. Zobaczymy, czy mu jest w tej gierce, to istnieje. Raczej powinno, więc do gierki. No to jesteśmy w tej gierce
I co? Bierzemy się chyba za ubieranie najdroższe rzeczy. Bierzemy, otwieramy katalog. I pierwsze, co było, to była ta główka, tak? Czy ona jest? Jest! Główka jest. Najdroższa główka w grze. Już jest u nas. To będzie śmiesznie wyglądało ten. Wszystko. Dobra. W czasie, gdy teraz bierzemy, to bierzemy Red Tango. Czyli najdroższą minkę w całej grze. Teraz mamy... co to jest? Ametystowy periastron kappa. Nie ma takiego czegoś, kurczę. Nie ma takiej broni. Nie ma takiej broni w tym katalogu, a to jest, może to jakaś nowa jest. Dobra. Zobaczymy, czy jest Momento Mori. Jest Momento Mori. Ojejciu. To jest serio drogie. To jest 1 miliard robuxów, takie coś. No dobra. Najdroższe skrzydełka, które tak samo są mega drogie. I one też są tutaj. Co to jest naprawdę po prostu cena masakryczna tego wszystkiego. Teraz jednego z najdroższych dominusów. Okej, okay, tego Dominusa trzeba będzie też ubrać. Frigidus. Frigidus Dominus, o. Aj, trochę zasłonił Momento Mori, ale Dominus musi być, to jest wiadomo. Jedna chyba z najdroższych, najsławniejszych rzeczy, bo to Momento Mori to prawie nikt tego nie zna, ale to jest jeszcze droższe z tymi skrzydłami. Więc okej. Okay. Znowu teraz mamy włosy, których nie będzie widać niestety. Chyba, ale one też kosztują miliard. O, są, tutaj są, tu wystaje coś. Mogliśmy napieprać włosy, a później ten. No niestety, no odwrotnie to ubraliśmy, ale kurczę, już tak to wygląda. Oj, też mamy bardzo drogie okulary, które chyba też nie będzie widać. No nie widać, kurczę. Nie wiem jak teraz to zdjąć, no trudno. Więc tak, weźmiemy jeszcze. Damy mu jeden z najdroższych krawatów w grze. Mamy. Damy mu najdroższą wróżkę, jaka istnieje na ramię. Jest tak. Ona ma jeszcze jakieś efekty. To jest dopiero coś, zobaczcie. Nie mamy jeszcze górne dołu do ubrania w ogóle. Damy teraz najdroższą jakąś opaskę, kurczę, tutaj, którą można mieć. To jest to. Okej, okay, tak ninjowa, jedna z najdroższa, nie jedna z najdroższych. Wiadomo, gruby tylko najdroższe. I bierzemy teraz ten. Okej. Okay. I mamy ogon. Teraz zostało nam tylko ubrać postać. Postać wygląda już tak wszystko najdroższym. Jeszcze tylko ją ubrać. Ubierzemy ją w jakiś gir może. Ja znajdę jakiegoś gira jeszcze. Jakieś akcesoria jakieś najdroższe. Już wiem co tutaj całe wszystko dam. Okej, okay, teraz tak. Bo wiadomo, Crushville jak Crushville. Golden. Golden to tak, sweet. I ubieramy go w to. Okej. Okay. Jak to mamy całego Crushvilla? Z laseczką, bogaty, wszystko najdroższe. Wszystko, kurczę, całe, w ogóle, zobaczcie, krawat w robuxach. Laska, robuxy. Wróżka najdroższa, skrzydła miliard. Dominus 7 milionów. Momento Mori miliard na głowie. Wróżka da 20 tysięcy. Strój też za 20 tysięcy prawie. Wszystko, kurde, najdroższe. Teraz będziecie mieli zaraz to podliczenie tego jeszcze na koniec odcinka, ile to wszystko kosztuje. No ale jest naprawdę niesamowite. Więc my zrobimy teraz małą przerwę, ja to przeliczę, ile to wszystko kosztowało i zaraz wam powiem. A wy możecie teraz, jak doszliście do tego momentu, napisać w komentarzu... Czy napisać w komentarzu...
Co możecie napisać w komentarzu? Możecie napisać w komentarzu bogactwo. Zobaczymy, ile będzie komentarzy. I nie zapomnijcie zostawić subka, lajka i dzwonka. Dobra. To my na chwilę przerwa i podliczę wam, ile to kosztuje. Jestem już po przeliczeniach, ile to wszystko kosztuje. I może zrobimy to w takim stylu, że się nawet nie chcę tego mówić, bo tej liczby nie przeczytam. Tutaj wam napiszę, ile to dokładnie kosztuje. Cały ten ubiór, który kosztuje zupełnie tyle. Może wam oddzielę pasją. Cały, przeczytam od razu tą liczbę ogólnie, bo to jest tak. Jest to 3 miliardy 118 milionów 511 218 robuxów. Cały ten strój Crushvilla wykosztował. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek było mnie takie co stać, więc mam nadzieję, że wybaczycie, że to jest zrobione na katalog Heaven. Bo cały ten strój dla takiego Crushvilla, najbogatszy jakby to tylko mógł być, kosztuje tak dużo, że no nie wiem, czy kiedykolwiek to ktoś by tyle miał. Może zrobię odcinek o najbogatszych osobach, jakie istnieją w Robloxie, zobaczymy. Ale strój jest naprawdę no mega bogaty w ogóle, wszystkie te rzeczy tutaj to jest masakra. Co my tu mamy jeszcze? Możemy zejść na dół, ktoś tam jest. A tu można się bić prawdopodobnie, tylko ja żadnego miecza nic nie wziąłem. Żadnego pistoletu. Jestem tylko bogaty. O, no to, to nieźle. O! Zabiłem kogoś? Zabiłem kogoś! Tym można bić! No widzicie, jak Crushvill to nawet na dwa hity to schodzi. Jak Crushvill o wszystkim myśli, nawet o tym, że jego pałka bija bardzo dużo. Ale oni też dobrze pomyśleli, żeby jednak wybrać coś do bicia, niż tylko jakąś laskę. No dobra, ja weź już bez dłuższego przeciągania w sumie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało taki odcinek, jak przebrałem się za najdroższą postać w ogóle w grze, czyli takiego Crushvilla naszego polskiego. Pamiętajcie jeszcze raz, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I co, ja wam dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, piraci.